Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever i zapraszam Was na kolejny materiał z update'ów w CS-ie. Od razu, moi drodzy, wybaczcie spóźnienie takie jednodniowe, ponieważ wczoraj w sobotę byłem niestety w pracy, dlatego nie mogłem tego materiału, że powiem, szybciej przygotować i zdążyć go wrzucić jeszcze tego samego dnia. No i druga sprawa jest taka, że chciałbym z tego miejsca złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia w obecnej sytuacji w kraju i na świecie. Dużo zdrowia, 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 jeszcze raz zdrowia. Szczęścia, żebyście nie oszaleli od siedzenia w domu. No i przede wszystkim dużych awansów i sporej ilości headshotów. A headshoty będą, że tak powiem, na miejscu, ponieważ zacznę, że tak powiem, od prawie że od końca. Do DGL-ka został dodany dosyć spory buff. Czyli zwiększono celność podczas skoków i zmniejszono tak jakby czas gotowości broni do strzału po tym, jak gracz ląduje. Także nie dość, że po prostu podczas skakania będziecie walić headshoty jak szaleni, to zaraz po spadnięciu na ziemię będziecie mogli te headshoty dalej rozdawać. Że nie będzie tak jak powiedzmy jak przy okazji kałaszka, gdzie na przykład skoczycie, no to te pociski lecą gdzie chcą. No i jak wylądujecie i od razu po lądowaniu zaczyna się strzelać, no to te pociski też nie są celne. Dalej mamy tutaj SG, zredukowano akurat rate of fire, czyli szybkostrzelność, mówiąc krótko, i celność, która, że powiem, została, można powiedzieć, Jezu, ciężko mi to ująć, znaczy po angielsku wiem, o co chodzi, ale celność tak jakby została wypuszczona na taki poziom, żeby po prostu dorównać innym broniom, innym karabinom szturmowym w CS-ie, czyli po prostu nie będzie odstawał, nie wiadomo jak wysoko, gdzie kałach i jemki i Galile i tak dalej są mniej więcej na innym poziomie, i on po prostu do tego poziomu został z powrotem dopasowany. AUG za to dostał buffa, zwiększono celność podczas stania, kiedy oczywiście nie macie tego skopa odpalonego. I odrobinkę, ociupinkę zredukowano celność przy skopie. Także w sumie ze skopa celuje się spoko, ale że tak powiem częściej wydaje mi się, że jednak z tego strzelania, z tego trybu bez skopa, bez tego celownika, częściej wydaje mi się, że gracze chyba z tego korzystają. No i z powrotem do M-ki, taki można powiedzieć a la buffik, cena została zmniejszona o 200 chyba dolarów, bo wcześniej była 300, jak dobrze pamiętam. Także teraz 2900 kosztuje. Do TK zredukowano celność przy strzelaniu. Nie, zredukowano tak jakby niecelność, czyli po prostu poprawiono celność przy strzelaniu. I teraz z TK naprawdę można nawalać dosyć równo i będzie taki, wiecie, typowy Olaf Meister z tego teka. Także zgaduję, że tak będzie częściej używane teraz w pistolkach na pewno niż CZ, czy tam na przykład, nie wiem, w jakimś Force. No i Bison, kto tym gra? No i moi drodzy, zacznijmy sobie od Digielka i dzisiaj chciałbym skupić się właśnie tylko na Diglu. Reszta część będzie, można powiedzieć, dotyczyła osobno CT i o tym też powinien być filmik. Dlaczego Digielko? Ponieważ tutaj może się dosyć sporo zmienić, jeśli chodzi o częstotliwość używania Digla, ponieważ Digielek teraz będzie taki bardziej celny w teorii. Dlaczego mówię w teorii? Ponieważ niektóre pestki, wyczyśćmy to sobie. Niektóre pestki, zobaczycie, że nie siadają, powiedzmy, w centrum, tak jak na przykład teraz. Nie lecą w centrum celownika. Tylko można powiedzieć taki, co trzeci, czwarty strzał leci po prostu w głowę. Po prostu tam, gdzie akurat leci celownik. Dobra, powiedzmy, że tam też się liczy. A nie, chodzi o to, że wyobraźcie sobie, powiedzmy, że gracie po stronie CT i nagle, na nie wiem, lecą na was akurat terroryści. No to po prostu wychodzicie na takiego typa, sprzedajecie mu głowę i potem od razu, wiecie, walicie serię. Dlaczego to będzie opłacalne? Ponieważ jak już widzieliście w tych patch notesach, czy tam w update notesach, kiedy akurat wylądujecie, no to będziecie mogli od razu, wiecie, strzelać. No zobaczcie, że od razu po lądowaniu ten digiel jak jest bardzo celny. Wcześniej było tak, że jak lądujecie,
to po prostu macie celownik tutaj, a peska leciała powiedzmy w tamtą stronę. Na przykład, nie wiem, strzelacie i peska leci nie, na przykład tutaj, a celownik macie tutaj. Chodzi o to po prostu, że teraz broń jest celniejsza tuż po wylądowaniu. Dlatego powiedzmy to będzie takie bardziej, można powiedzieć, opłacalne. No i to będą takie główne zagrania teraz z tym digelkiem, że po prostu, nie wiem, kryjecie jakiś tam kąt, nie wiem, na przykład tutaj. Bo widzicie, że na przykład, nie wiem, terroryści akurat zaczynają raszować. No i wyobraźcie sobie, że, nie wiem, wychodzi na was piątka i powiedzmy tak wyskakuje i wszyscy walą was z digla w twarz. Oczywiście trzeba będzie w tą głowę, wiecie sobie, akurat wcelować. Także to nie będzie tak, że po prostu, nie wiem, goście na was wlecą. Wiecie, dostaniecie jakąś, nie wiem, od razu bułę przy pierwszym strzale. Ponieważ to tak nie będzie akurat. Trzeba będzie troszkę się namęczyć, żeby z tego digla trafić. Także to nie jest tak, że ten update jakoś, nie wiem, ogromnie zepsuł tego CS-a. Jak widzicie, te heady, no niby chcą, a nie chcą, wejść. Niby celownik jest na głowie, kiedy akurat jestem w momencie takim maksymalnym, nie wiem, skoku, na maksymalnej wysokości, ale te strzały nie za bardzo chcą lądować. Tak samo jakbym na przykład, nie wiem, chciał kusnąć sobie przy tym, właśnie przy spadaniu. To też akurat efektu żadnego nie daje, także czy ten update zepsuł CS-a, zepsuł digla? Nie uważam tak. Na pewno to w dalszym ciągu będzie potrzebowało troszkę, że tak powiem, szczęścia. Sprawdziłem też, że tak powiem, wersję na drabinie. Drabina, a czyli celność na drabinie równa się celności właśnie na noclipie, jak teraz jestem. Czyli nie wiem, na przykład, nie wiem, celujecie w gościa, no to te pestki tak lecą nie w to miejsce, ale jest większe prawdopodobieństwo, że tego hedzika traficie. Jeśli powiedzmy nie w głowę, no to na przykład, nie wiem, w ciało. Także takie fragi z digielka też będą, można powiedzieć, zacne. No i przede wszystkim randomowe jakieś, nie wiem, kukli style z tego digielka. Da się, tylko tak jak mówię, trzeba będzie troszkę do tego szczęścia. No zobaczcie, że jak skaczę, to patrzcie po lewej stronie, gdzie te akurat pociski lecą. W końcu, za którym się razem akurat go zabijem. Także Digilek dostał 100% boosta, ale wydaje mi się, że bardziej tutaj ma znaczenie może nie to skakanie, znaczy nie ta celność w skoku, tylko akurat celność po tym, po lądowaniu. Na przykład, nie wiem, jak zeskakujecie szybko, na przykład, nie wiem, na CT, to od razu możecie tego digla używać, nie musicie tak jakby po wylądowaniu czekać chwilkę i dopiero wtedy oddać strzał. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Szczerze, widziałem też ten filmik Anomaliego, bo podsyłaliście mi go na Facebooku, że tam Anomali nagrał filmik odnośnie tego digla. I tak, jemu akurat bardzo dużo szczęścia przyszło przy tych headshotach i akurat filmik po prostu był tak zmontowany, żeby pokazać te fragi, wiecie, z tymi headshotami. Także to jest akurat też kwestia jego szczęścia, że akurat udało mu się, wiecie, te heady ustrzelić. No zobaczcie, że to po prostu potrzeba naprawdę kilku strzałów. Nie wiem, sami sobie przetestujcie, to możecie zobaczyć akurat nawet z bliska. Gdzie ten celownik po prostu jest na głowie w momencie strzału, a te pociski i tak lecą w ogóle gdzie chcą. Także czy Deagle jest takim, można powiedzieć, czy jest taką mocno przesadzoną bronią po tym update'cie? Troszkę tak. Ale tak jak mówię, to nie chodzi właśnie o te jumpshoty, ponieważ to w dalszym ciągu jest kwestia taka, można powiedzieć, szczęścia niż skilla. Ale bardziej ta celność po lądowaniu. Ona się tak, można powiedzieć, że bardziej liczy dla mnie w tym update'cie. Nie wiem jak u was. Także z mojej strony to wszystko. Dajcie znać, co o tym update'cie sądzicie.
Co sądzicie o tych właśnie zmianach do Deagle'a? Ja się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam was bardzo mocno. Pozostańcie jak zwykle Forever Young i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się. Cześć! I teraz tak, słuchajcie, taka mała wstawka, ponieważ przetestowałem sobie też na spowolnionym czasie, czyli wpisałem sobie po prostu komendę hot timescale 0.5, żeby po prostu być pewnym, że faktycznie strzelam w tym momencie, kiedy jestem na maksymalnej wysokości, zaraz w momencie, kiedy akurat zacząłem powoli spadać. No i w tym wypadku również ten digielek nie był celny. Część strzału była oczywiście randomowo celna, ale wiecie, nie będziemy raczej tutaj bazować i opierać się na prawdopodobieństwie, na rachunku prawdopodobieństwa tego, że traficie akurat headshota. To nie ma tak, że akurat prawdopodobieństwo trafienia heada w skoku jest 1 czy tam 100%, tylko po prostu nie, to jest może takie 50-50, bardziej 50% na to, że traficie, nie wiem, na przykład 3 headshoty z rzędu, a powiedzmy kolejne na przykład, nie wiem, 2 magazynki wywalicie, no i tego headshota nie będzie w ogóle. Także to jest po prostu takie, można powiedzieć, zdarzenie losowe, na które nikt z nas nie ma, moi drodzy, wpływu.